Witajcie. Dzisiejszy film poświęcę w całości nowej lampie. Nie będzie żadnych żartów, śmichów, chichów, ani nawet podśmiechujek. Rozumiem, że właśnie połowa wyłączyła oglądanie filmu. Na akwarium 375 litrów pojawiła się nowa lampa LED. Jak zapewne pamiętacie... Hmm... hmm. No tak, znów połowa pozostałej połowy się wyłączyła, bo nie pamięta. Na akwarium 375 litrów była zamontowana pokrywa własnej roboty poprzedniego właściciela zbiornika. Pokrywa była solidna i ciężka. W wersji oryginalnej były tam zainstalowane paski LED-owe, ale jakoś im nie dowierzałem i zainstalowałem tam pokombinowane oświetlenie świetlówkowe, czyli to, co znalazłem w przepastnym akwarystycznym magazynie, wylądowało w pokrywie. Świetlówki T5, T8, takie, siakie i owakie. Kabloza taka, że musiałem wyrżnąć dziurę w tylnej ściance pokrywy, a i tak się ledwo zmieściło. Ale upchnąłem i zamontowałem na słowo honoru. Po jakimś czasie, honor stwierdził, że żadnego słowa nie dawał ale się trzymało i świeciło, no i jakiś czas pokrywa się sprawdzała. Choć jak to w niektórych pokrywach bywa, wkurzała kiedy po podniesieniu klapy w celu pogrzebania w akwarium dostawało się światłem po oczach, a w akwarium zapanowywał wtedy półmrok. A że klapa z solidnej dechy wykonana była, to i uniesienie jej prostym nie było. No jedną ręką na granicy ryzyka wysmyknięcia się i pieprznięcia w akwarium. Ale chyba za bardzo utyskuje na pokrywę, bo pomimo wymienionych wad, przez dłuższy czas sprawdzała się i można było na niej wszystko położyć. Bez strachu, że wpadnie do akwarium. No, chyba że za akwarium, kiedy się ją podniesie. Niestety, w pewnym momencie, bardzo złym dla wszystkich zbiorników, światło postanowiło się rozsypać. Nie do końca doszedłem do tego, co było przyczyną, ale z sześciu świetlówek pozostały dwie stare te ósemki, które jako ostatnie podtrzymywały życie roślin w tym zbiorniku. A co się przy okazji wydarzyło? Rozszczelniło się akwarium 120-litrowe i padło oświetlenie na akwarium 240 litrów. Szczerze powiem, że byłem już bardzo zrezygnowany. Napomknąłem na Facebooku, że nie mam światła i kasy na kupno belki na ten zbiornik. A belka rozwiązałaby problemy z dostępem do zbiornika, czyli pracami wewnątrz z pełnym oświetleniem miejsca pracy, dałaby mi możliwość prowadzenia otwartego zbiornika, które tak lubię. Skończyłoby się mieszanie kablami, udałoby mi się w końcu przełożyć wlot i wylot filtra z boku zbiornika, który wypada prawie w przejściu, na tył zbiornika i dzięki temu uniknięciu potencjalnej możliwości zaczepienia o rury i spowodowania zalania mieszkania. Tyle dobra mogłaby zrobić belka. Ale jak przeczytałem w sklepie netowym ile kosztowałaby belka na mój zbiornik, zebrałem szczękę z podłogi, udałem się do kącika, klęknąłem na karnym jeżyku i zapłakałem. Jak przeliczyłem, że odłożę na nową belkę za jakieś 10 lat świecenia dwoma teusemkami, to karny Jerzyk też się poryczał. Swoje frustracje wylałem na mosartową stronę na fejsie. I nie dlatego, żeby kogoś prosić o wsparcie, ale po prostu już brakło domowników, którzy mogliby znieść moje wycie. Nawet mój pies, który jest głuchy jak pień, postanowił się ewakuować. Zebrał swoje miski w plecak i wyprowadził się do sąsiadów. I wtedy niespodziewanie zaskakująco Pojawiła się odpowiedź na mojego posta. Zlazłem z jeżyka, bo kolana mnie już rozbolały i przeczytałem co następuje. Cytat jest dokładny z przecinkami, kropkami i resztą interpunkcji. Cześć! Najpierw wbij na moją stronkę adres pod filmem, napisz mi priwa z wymiarami akwa, ile światełka potrzebuję, że ja pomyślę, jaką lampkę mogę zrobić i ile to nerwów będzie cię kosztować. Koniec cytatu. Tak napisał do mnie z Warszawy Emi, producent belek ledowych, o którym pewnie słyszeliście na innych kanałach YouTube, a może i z jego własnego kanału YouTube'owego. Generalnie, aby nie nudzić Was szczegółami korespondencji, wyszło na to, że Emi zrobi dla mnie belkę ledową na akwarium 375 litrów, a jedyne koszty, jakie będę musiał ponieść, to koszt opłacenia kuriera i kilka tygodni oczekiwania. Jak sobie pomyślałem o karnym mierzyku i to przez 10 lat to pomimo sceptycznego podejścia do LEDów po ostatniej belce, która prawie utonęła w akwarium, postanowiłem spróbować. Powiecie, że jestem bezczelny i niewdzięczny, ale postawiłem w tej sytuacji swoje warunki, a w zasadzie tylko jeden warunek: że ta lampa powinna być wykonana tak jak dla normalnego klienta. Klient nie musi mieć papierów potwierdzających normalność, ale za belkę zapłacić. Bardzo mnie cieszy, jeśli ktoś mnie czymś obdarowuje, szczególnie przez siebie wykonanym. Ale jeśli wykonane jest to źle, a już mi się tak zdarzyło, to potem jestem w sytuacji bardzo dziwnej i niekomfortowej, bo chciałbym kogoś pochwalić i polecić, a tu nagle ząk. Ktoś odwalił kaszanę i nadal jestem wdzięczny za gest, ale jak mam takiego kogoś polecić? Emi przystał na ten bezczelny warunek, co więcej, w trosce o transport postanowił mi ją osobiście dostarczyć z Warszawy. Aha, zapomniałem dodać, że na nóżkach EMI wyszlifował moje logo. Teraz ludzie myślą, że ja jestem producentem i chcą ode mnie kupować, albo zadają pytanie o LEDy. Więc, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, na nóżkach jest moje logo, ale lampę wyprodukował EMI. Pod filmem jest adres jego strony na Facebooku i tam się możecie z nim skontaktować, zadać pytanie, czy też zakupić lampę. Ja nic nie produkuję, a na LEDach się na razie nie znam. A jak się nie znam, to oczywiście jestem ekspertem, więc będę się wymądrzał. Lampa jaka jest, każdy widzi, wykonana bardzo dokładnie. Ma aluminiowy profil i mnóstwo światełek, które świecą. Te światełka to diody. Na każdej diodzie jest soczewka, żeby światełko świeciło do akwarium, a nie waliło po oczach. Lampa miała mieć między 150 a 180 W światła. To w przeliczeniu, które podsunął mi EMI jest co najmniej 375 W światła ze świetlówek z odbłyśnikiem. Niezły halogen. 1 W na 1 litr wody, ale bez nerwów. Nie należy od razu łapać się za głowę. Na co mu tak dużo światła? Ano na to, że zejść z większej mocy do mniejszej jest łatwiejsze niż powiększenie mniejszej mocy. Czyli łatwiej kijek pocienkować niż go potem pogrubasić. Czy jakoś tak. Do regulacji natężenia światła, ale nie tylko, służy pilot, który widzicie na załączonym obrazku. Pilot nie jest skomplikowany, tak mówił Emi i ja mu wierzę. I tyle mojej wiary, bo posługiwać się nim na tyle, żebym wam wszystko pokazał i wyjaśnił, nie potrafię. Czemu? Bo udało mi się raz światło przy jego pomocy ustawić, i teraz, zgodnie z zasadą, że zwycięskiego składu się nie zmienia, nie będę przy nim grzebał. Ale opowiem, co można zrobić ze światłem dzięki temu urządzeniu. Najważniejsza funkcja to możliwość ręcznego włączania i wyłączania światła. Potem regulacja natężenia światła. Można ustawić go na 25, 50, 75% i na 100%, czyli maksymalne oświetlenie akwarium. Można regulować ręcznie oświetleniem przyciemniając je lub rozjaśniając. W końcu można włączać i wyłączać poszczególne sekcje oświetlenia. Uff! Jak to wszystko po raz pierwszy powciskałem, to przyjechało zamówienie pizzy z najbliższej pizzerii. Nie wiem, nie łączę tego z pilotem, ale ale u mnie lampa ustawiona jest w tej chwili na oświetlenie wszystkimi diodami, ale z mocą 50%. Zacząłem od tych 50% i chyba będę się ich trzymał. Nie będę tu kłamał, że nagle są jakieś rewelacje, bo światło to światło i rewelacji się nie spodziewałem we wzroście roślin. Ale co najważniejsze, po zmianie świetlówek na światło LED, żadna roślina mi nie przestała rosnąć, a co więcej, nie zaczęła marnieć. Przyrosty są całkiem ładne, żaden gląd się nie wysypał na zbiornik. Może gdybym światła dał więcej, wtedy by było gorzej. Jest to oczywiście moje subiektywne zdanie. Pewnie będę próbował i większych mocy, ale to za jakiś czas. Pewnie wtedy, kiedy już zupełnie zapomnę, jak używa się tego pilota. W każdym razie rośliny nie zastrajkowały, a wręcz przeciwnie, rosną sobie tak jak zwykle, a niektóre nawet lepiej, ale to poszczególne gatunki. Na razie akwarium jest zawalone roślinami, bo stało się z musu przechowalnią dla roślin z rozszczelnionego ostatnio akwarium 120 litrów, o czym informowałem na Facebooku. Wylądowały tu m.in. moje Anubiasy Giganty, które zajęły prawie całe miejsce po moim byłym korzeniu. Okej, okay. czy lampa ma jakieś wady? Ciężko mi powiedzieć, że to, o czym teraz powiem, to wady, bo pierwszą sprawą jest wyjątkowa delikatność tej lampy. Pomimo tego, że jest zrobiona bardzo stabilnie i w sposób przemyślany, to cały czas mam wrażenie, że jak jej się dotknie, to zwali się w całości do zbiornika. Z Emim rozmawialiśmy nawet o zrobieniu pośrodku dodatkowej podpórki dla lampy, ale profile aluminiowe są tak sztywne, że jej wygięcie po środku akwarium ma zaledwie pół centymetra. I jest to też zmierzone dość na oko. Ale cała lampa wygląda delikatnie i już. Ciężko to uznać za wadę, ale dla mnie stanowi to pewien dyskomfort. Ale ja się zawsze boję, że telewizor spadnie mi ze ściany, choć sąsiad nakrętki na śruby zakładał od swojej strony. No? Ma się długie wiertło. Druga sprawa to czujnik pilota. Jakiż z nim problem? Tylko jeden. Jest zamocowany w dolnej partii kabla, a to powoduje, że jest u mnie w szafce pod zbiornikiem i jest odizolowany od działania pilota. Także, aby mógł z pilota skorzystać, muszę otwierać szafkę. Gdybym był leniem i gadżeciarzem, płakałbym w kąciku cały dzień, ale że nie jestem, to poradziłem sobie otwierając szafkę i ustawiając światło pilotem tak jak chciałem. Po ustawieniu podejrzewam, że następny raz pilota użyję za pół roku, wtedy też otworzę szafkę i przewietrzę to, co w środku. I problem rozwiązany. Po raz drugi ciężko powiedzieć, że jest to wada. Myślę, że jest to kwestia dopracowania, bo z pewnością, kiedy lampa na przykład wisi i czujnik jest na zewnątrz, taki problem po prostu nie zaistnieje. W moim przypadku, kiedy czujnik jest zamknięty w szafce, jest to mały problem, ale dramatu robić z tego nie wolno. Lampa jest naprawdę fajna, wykonana profesjonalnie i przemyślana. Uratowała moje rośliny przed padnięciem i daję sobie z nimi dalej radę. A tylko tego od niej wymagam. Co do kosztów, mnie proszę takich pytań nie zadawać, bo dostałem ją naprawdę za darmo. Koszty są zapewne indywidualne w zależności od zapotrzebowań klienta. Lampy robione pod wymiar zbiornika i z oświetleniem, jakie sobie klient życzy. Ale takie rzeczy proszę osobiście ustalać z Eminem. Jeszcze raz podkreślę, że adres kontaktowy znajduje się pod filmem, czyli tam gdzie normalnie film ma dół. Chyba, że oglądacie w wersji pełnoekranowej, to wtedy nie wiem gdzie jest adres. Znajdziecie go na pewno. A jak nie znajdziecie to proszę pisać do mnie, ja Wam wtedy te dane podam. Na tym kończę jeszcze raz dziękując za Miemu za prezent i Wam wszystkim za oglądanie filmu.